W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was w magiczną podróż po Austrii. Czy wiecie, że Steyr to nie tylko marka ciągników, ale i również miasto w Austrii? Nie? Spokojnie, my również nie wiedziałyśmy. W danym materiale zebrałyśmy wiele informacji, które mogą Was zaciekawić. Z racji polityki prywatności obiektu w niektórych miejscach nie można było nagrywać, ale mamy nadzieję, że skutecznie zrekompensujemy Wam to treścią filmu. Dlatego też nie możecie tego przegapić. Zapraszamy na nowy odcinek na naszym kanale. Valentin to miasto w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten. Liczy ponad 9 tysięcy mieszkańców. 29 października 1947 roku to początek nowej ery. Steyr wmurowuje kamień węgielny pod unikalną historię sukcesu modelu Type 180. W ten poniedziałek Leopold Heider, rolnik ze Steinbach Steyr, prowadzi swojego Steyr 180 o numerze nadwozia 1101. W 1948 roku Steyr rozpoczyna produkcję urządzeń rolniczych, takich jak listwy nożowe. Podwykonawcy dostarczają pierwsze ładowacze czołowe. W roku 1949 na rynek wchodzi legendarny Type 80. Ciągnik z jednym cylindrem dla małych gospodarstw z mocą 13 koni mechanicznych, a następnie z mocą 15 koni mechanicznych. Do roku 1964 wyprodukowano 45 068 sztuk. Ponadto w roku 1950 Steyr wprowadza zaczepy hydrauliczne. W 1963 roku w fabryce Saint Valentin rusza seryjna produkcja legendarnej przyczepy Steyr Hamster. W sumie z fabryki wyjechało 64 tysiące przyczep. Rok 1963 to także rok uruchomienia produkcji ładowacza czołowego. W 1964 roku Steyr wprowadza model Steyr 190 wraz z wersją z wąskim rozstawieniem 190S, która to pojawiła się w roku 1965. To świadczy o tym, że Steyr opracował, przetestował i wyprodukował wersję z napędem na 4 koła ciągnika Type 190 w latach 60. ubiegłego stulecia. Od roku 1966 standardem stają się wygodne i ergonomiczne siedzenia. Steyr przyjmuje barwy czerwono-białe jako swoje logo. W roku 1972 w Hanowerze odbywa się wystawa DLG, na której Steyr prezentuje prototyp pierwszego ciągnika 760 ze skrzynią PowerShift. W 1974 roku linia produkcyjna oraz dział sprzedaży ciągników przenoszą się z fabryki głównej w Steyr do fabryki w Saint Valentin. Steyr Landmaschinentechnik AG zostaje przyjęta przez Case Corporation, jednego ze światowych liderów wśród producentów ciągników, i zmienia nazwę na Case Steyr Landmaschinentechnik. W listopadzie 1999 roku New Holland i Case Corporation dokonują fuzji, w wyniku której powstaje CNH Global NV. Od tego momentu Steyr należy do jednego z największych producentów sprzętu rolniczego na świecie. W roku 2002 pada rekord produkcji w fabryce Saint Valentin. Po raz pierwszy w historii wyprodukowano ponad 9 tysięcy ciągników. W lutym 2005 roku z linii produkcyjnej zjeżdża 500-tysięczny ciągnik Steyr, Steyr 9100M. W roku 2008 fabryka Saint Valentin odnotowuje nowy rekord. Wyprodukowano blisko 11,5 tysiąca ciągników. W 2013 roku CNH Global i Fiat połączył się z kolei w spółkę CNH Industrial
NV w 2022 roku Steyr obchodził 75-lecie istnienia. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. My dzisiaj wychodzimy do Was specjalnym odcinkiem, ponieważ aby nagrać dany materiał przyjechałyśmy aż do Austrii. A dlaczego do Austrii, dowiecie się oczywiście w danym odcinku, bo nie jesteśmy wcale tutaj przypadkowo. Poznacie razem z nami nową lokalizację, poznacie nowe maszyny, zobaczycie jak są produkowane. Dlatego też ze mną również nieprzypadkowo jest Daniel Szponar, właściciel oddziału naszego lokalnego dealera marki Steyr. Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak wspomniała Marlena, jesteśmy w samym sercu Steyra, czyli tu powstaje Steyr, San Valentin i zapraszamy do zwiedzenia tego oto pięknego miejsca razem z nami. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Waszkiewicz. Zajmuję się sprzedażą marki Steyr. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w hali produkcyjnej w Austrii, w miasteczku San Valentin, gdzie ciągniki marki Steyr przychodzą na świat. Aktualnie jestem nad, można powiedzieć, nad linią montażową kabin do ciągników rolniczych, a za chwilę przemieszczamy się do głównej hali produkcyjnej, gdzie są produkowane ciągniki marki Steyr od zera. Za naszymi plecami możecie zauważyć plac manewrowy, jest to plac do jazdy testowej dla klientów, którzy chcą sprawdzić Steyra, może nie w pracy, ale podczas jazdy. Tak, dokładnie, znajdujemy się na torze testowym, gdzie ciągniki są testowane przez klientów, ale i nie tylko. Także tutaj są sprawdzane jak gdyby nowe rozwiązania w ciągnikach, jak zachowują się ciągniki w danych warunkach terenowych, więc przed wprowadzeniem nowego rozwiązania wszystko jest w ciągniku kompleksowo sprawdzane. Czyli ten plac można określić jako taki nie tak naprawdę manewrowy tylko dla klientów, tylko również na potrzeby tutaj fabryki, tak, dokładnie, do przetestowania. Tak, dokładnie. Ciągniki z każdego dnia produkcyjnego, kilka ciągników jest wybieranych. Wyrywczo. One są testowane, sprawdzane pod każdym możliwym względem, czy nie został popełniony jakiś błąd podczas procesu produkcji. W takim razie powiedz mi, ile w ciągu jednego dnia fabryka jest w stanie wyprodukować ciągników? W chwili obecnej na jednej zmianie jest produkowanych około 30 ciągników, ale oczywiście może to być zwiększone w zależności od zapotrzebowania. W ciągu roku fabryka, oczywiście nie oczekuję tutaj dokładnej odpowiedzi, ale tak około ile produkuje ciągników? Około produkuje 10 tysięcy ciągników rocznie. Na produkcję jednego ciągnika potrzebnych jest ponad 6 tysięcy części. Jeżeli chodzi o takie wdrożenia systemowe, czy też nowoczesnych technologii, to jaki to jest czas tutaj względem fabryki do wprowadzenia takich rozwiązań? To zależy, co jest tak naprawdę wprowadzane. W chwili obecnej rozbudowywana jest linia montażowa ciągników w głównej hali. Na potrzeby wprowadzenia ciągników większej mocy do produkcji w okolicach 400 koni mechanicznych. Rozbudowa takiej linii rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku i do użytku będzie oddana, właściwie do produkcji, w przyszłym roku, w pierwszym kwartale. W takim razie już mamy tutaj pewną ciekawostkę odnośnie tego, co się pojawi jako nowość, prawda, w Waszej fabryce. Co jeszcze możesz takiego nam zdradzić, w sumie naszym widzom? Naszym widzom? Tak naprawdę sprzedają się ciągniki coraz mocniejsze, coraz większe. Ta fabryka kiedyś produkowała ciągniki od 90 koni, teraz będzie produkowała ciągniki od 125, nawet 130 koni w górę, więc tutejsza fabryka jest przestawiana na takie tory dużych mocy, tak to nazwijmy, dużych mocy. Też mocno są rozwijane wszelkiego rodzaju systemy rolnictwa precyzyjnego. Koncern Senha zakupił nawet w zeszłym roku bodajże firmę Raven, łącznie ze wszystkimi ich rozwiązaniami z rolnictwa precyzyjnego.
Nawet jeśli chcielibyśmy, to moglibyśmy zaoferować ciągniki autonomiczne, więc technicznie, jeśli chodzi o działkę rolnictwa precyzyjnego, w tą stronę bardzo mocno firma inwestuje. Moim okiem to na ciągniki autonomiczne jest jeszcze troszkę za wcześnie. Rolnicy chyba się jeszcze tego boją, jednak tak. Chyba wolą wsiąść, poczuć tą moc na własnej skórze. Także jeszcze mam w sumie kilka pytań, jeżeli pozwolisz. Śmiało. Jaka moc, może przedział mocy ciągników jest najbardziej u Was taki topowy, że tych ciągników sprzedaje się Twoim okiem najwięcej? Jeśli chodzi o Polskę, najwięcej sprzedaje się ciągników w granicach 125-200 koni w tym roku. Oczywiście w poprzednich latach troszeczkę ten miks wyglądał inaczej. Sprzedawało się troszeczkę więcej ciągników mniejszych, w okolicach 80-100 koni mechanicznych. Natomiast w tym roku te małe ciągniczki troszeczkę spadły, jeśli chodzi o sprzedaż, natomiast wzrosła i właściwie obserwujemy to co roku, że rośnie taki segment wyższy. W okolicach, no powiedzmy, nazwijmy to w okolicach 150 koni mechanicznych. W skali Polski, to jak byś ocenił, jakie ciągniki wyposażeniem wybierają rolnicy? Na jakie opcje rolnicy głównie się decydują? Takie traktory od 125 do 200 koni kompletacyjne są bardzo podobne. Są powiedzmy 60-70% ciągników sprzedaje się w bardzo zbliżonej kompletacji. Różnica oczywiście może być do skrzyni, czy to będą skrzynie Power Shift, czy bezstopniowa. Natomiast jeśli chodzi o kompletację, no to tak naprawdę przedni tu, amortyzowana oś, kabina, to powiedzmy sobie, że to już jest standard. No kiedyś opcją, tego nie było, jak to się mówi. Opcją tak naprawdę zostaje teraz, czy ciągnik ma być przygotowany do systemu jazdy równoległej, czy też ma mieć pełny system jazdy równoległej, czy też nie. Natomiast kompletacyjnie te traktory są bardzo, bardzo podobne. Też zbliżone. Widzę to po tym, jak traktory zamawiane są na magazyny, czy dealerskie, czy firmy. One są bardzo zbliżone kompletacyjnie. Na placu, jak przychodziliśmy, widzieliśmy bardzo różne ciągniki. Stylistycznie, wiadomo, były podobne, ale zauważyłam, że w niektórych modelach były wbudowane kamerki, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Dla mnie to jest to nowe rozwiązanie, ponieważ może tutaj powiem również dla Was. Jest opcja teraz dodatkowa, prawda? Gdzie można wbudować kamerkę przednią oraz tylnią w ciągniku. Z takich jeszcze nowości w wyposażeniu, co mógłbyś tak od siebie dołożyć? Jeśli chodzi o nowości w wyposażeniu, czy też możliwości wyposażenia, tak. Mamy nowe odbiorniki GPS. One tutaj troszeczkę modułki zmieniały. One są silniejsze pod względem satelit, czy jak to wygląda? Są stabilniejsze. Lepiej zbierają jak gdyby sygnał. Są dokładniejsze. Mamy także nowe monitory. Nowy monitor właściwie. Podłokietniki są wprowadzane też, czy też kabiny od tych największych do tych mniejszych ciągników, to gdzieś tam systematycznie schodzi w dół. Dochodzą nowe marki opon. Powiedz może naszym widzom, jak można skompletować ciągnik, może pod względem różnorodności, tej wielkości. Jak u Was na fabryce to wygląda? Właściwie jeśli chodzi o opony, to możemy dopasować każdy rozmiar opon do wymagań. Jeśli chodzi o rozstaw, czyli powiedzmy jakiś specyficzny rozstaw, to także zamawiamy u zewnętrznego dostawcy felgi o specyficznym rozstawie, więc też jesteśmy w stanie właściwie dopasować do każdego użytkownika. Pomysłu może, no... Może jeszcze wróćmy tutaj do tematu samej produkcji. Produkcja odbywa się na podstawie konkretnych zamówień względem po prostu, że nie wiem, tego dnia są produkowane jedna seria, drugiego druga, czy to jest po prostu różnorodnie? Jak to wygląda? Właściwie każdego dnia może być produkowana każda seria. Fabryka zbiera tak zwane zamówienia. Tak. Te zamówienia określone są przez rynki. Czyli na przykład jeśli użytkownik końcowy nie zamawia traktoru, albo czy też dystrybutor nie zamawia traktorów na plac, to wtedy my jako rynek zamawiamy traktory jak tak zwanie na siebie. Każdy z rynków zbytu, tak to nazwijmy, musi określić rocznie w fabryce, ile tych traktorów sprzeda i według tego planu fabryka nam pyta o złożenie zamówienia. My składamy zamówienia w określonej specyfikacji i oni według tej specyfikacji produkują ciągnik.
Jeżeli chodzi o taką realizację takich złożonych zamówień, no to jakiego okresu oczekiwania można się spodziewać? No w chwili obecnej tak naprawdę, jak wiesz, ze względu na koniunkturę w rolnictwie, nie jest to długi czas, jest to powiedzmy gdzieś tam 3 do 3 czasem lat? 4 miesięcy. Miesięcy. Lat jeszcze takich rzeczy nie było, ale. Czyli jeżeli dzisiaj zamówię ciągnik u dealera, to za 3 miesiące mogę się spodziewać. 3-4 miesiące, tak. Chyba, że jest jakiś gotowy, to wtedy, bo też. Który mi pasuje i mogę sobie go po prostu sprowadzić. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to wiadomo, nie odbywa się ona tylko na rynku polskim. W jakich krajach jeszcze tak naprawdę są dane traktory sprzedawane? Tutejsza fabryka produkuje ciągniki marki 4 głównie na potrzeby rynku europejskiego, który jest dużym rynkiem. Wiadomo, no, w Europie fabryki produkują właściwie głównie tak naprawdę na Europę, gdzieś tam no, można powiedzieć na okoliczne kontynenty też, ale głównie skupiamy się tutaj na naszym. Jeszcze mam w sumie jedno pytanie. Wiem, tak? Że już się długo męczę. Jeżeli chodzi o waszą markę, to czy planujecie oprócz właśnie tutaj wprowadzenia wyższych modeli odnośnie mocy, wprowadzenia na rynek innych po prostu maszyn, typu nie wiem, kosiarki, prasy, czy ogólnie na razie zamykacie się na ciągniki? Jak to wygląda? Na pewno nie planujemy rozbudowy portfolio. Będą to tylko wyłącznie ciągniki i ładowacze czołowe. Gdzieś tam inne maszyny nie są raczej. Na najbliższy okres nie są po prostu planowane. To skupiamy się na ciągnikach. No i bardzo dobrze, dziękuję. Dzięki. Jeżeli chodzi o testy ciągników, to nie zabrakło również nas w kabinie samego ciągnika. Jesteśmy w ciągniku marki Steyr, oczywiście jest to Terrus o mocy 340 koni mechanicznych i jak testowanie to nie zabrakło kogo? Oczywiście mnie, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj siedzimy sobie właśnie w Steyrku, bardzo ładnym, nowoczesny, nowy podłokietnik, nowy monitor, wszystko jest fresh, ciągnik fresh, wszystko pasuje. Naprawdę wygląda on w środku bardzo, bardzo nowocześnie. Mamy tutaj dodatkowy wyświetlacz, nowy monitor, nowy podłokietnik. Wszystko co potrzebne, wszystko do pracy się znajduje. Wszystko oczywiście pod ręką. Również w nowej stylistyce widzimy kierownicę. Skrzynia bezstopniowa. Na danym wyświetlaczu mamy tutaj na górze zakresy jazdy. Moc możemy sobie tutaj ustalać z zakresu podłokietnika, ale o tym już oczywiście wiemy. Szybki kurs został nam udzielony, także co? W drogę. Rewersik. Jeszcze, żeby ruszyć. Jadę! Jak wiecie, Weronika testuje często ciągniki, to nie jest jej pierwszy ciągnik testowany. Także zobaczymy, jakie będą jej wrażenia z jazdy. Dobra, jedziemy. Oczywiście, żeby było jasne, nie tylko my mamy możliwość tutaj jazdy próbnej, dodatkowo również inni klienci, którzy są zgromadzeni razem z nami tutaj w fabryce Cenha marki Steyr. Prawo czy w lewo? Tam chyba mieliśmy, prawda? Jak pani sobie życzy. Podczas takiej jazdy próbnej każdy użytkownik może sobie sprawdzić, oczywiście nie z maszyną, ale oczywiście na sucho, że tak powiem, samym ciągnikiem przyjechać się, sprawdzić amortyzację, wyciszenie kabiny, sam komfort jazdy, zaznajomić się z danym ciągnikiem oraz zbliżyć się do czego, Weronika? Do czego innego, jak nie do zakupu? To kiedyś może nastąpi. Ale się rozpędził. O, tutaj mamy rondo. Zobaczcie, ile tu jest ciągników. Tutaj stoi tylko jedna. Jedna bardzo mała część. Nie wszystko oczywiście możemy wam zaprezentować, ponieważ każda fabryka, firma ma takie miejsca, które... Nie można nagrywać. Nie można nagrywać. Można jechać prosto.
czy nie? Nie wiem. Idziemy? No nie wiem. Idziemy. Jakby nie było, prawie jazdy mamy, to nas nic nam tu nie zrobił. To teraz Weronika do Kotlic. No tak, my właśnie, siedliśmy do największego, żebyśmy szybciej były w domu. Szybko dojechały. Tak naprawdę nikt o tym nie wie, ale no, my jesteśmy już wracać do domu. Także mamo, tato, to jest nasz nowym ciągnikiem. Nasz nowy ciągnik. Jak wiecie i śledzicie nasze social media, to prowadzimy różnymi maszynami, różne maszyny były przez nas testowane. I jak Weronika oceniasz jazdę danym ciągnikiem? Bo w sumie jeszcze nie miałaś okazji jeździć Steyrem i w sumie o danej mocy. Co sądzisz? Jakie są twoje pierwsze wrażenia? Ogólnie ciężko tak stwierdzić po drodze, ale na razie mi się bardzo podoba. Bo... A jak pierwsze wrażenia wizualne na przykład? Wizualne? Tak. Ogólnie tutaj bardzo ładny półtłokietnik. Wszystko ładnie wyświetlone, pokazane i ogólnie wszystko prosto jest tutaj. Nie trzeba klikać nie wiadomo czego, żeby coś jest włączyć. Jest po prostu dużo rzeczy na podglądzie. Nasza jazda próbna dobiegła końca. Niestety, no ale musimy innych wpuścić. Co dobre, szybko się kończy, ale nie nasz odcinek. Teraz za chwilkę zaprosimy jeszcze Michała, aby przedstawić Wam tutaj opcje do wyświetlania właśnie na nowym monitorze oraz opcje tutaj w danym modelu ciągnika. I ponownie ze mną Michał. Tymczasem jesteśmy w kabinie Terlusa, tak jak przed chwilą byłyśmy na jeździe próbnej z Weroniką. I zaprosiłam Ciebie tutaj, abyś powiedział nam coś więcej, bo my możemy sobie powiedzieć, że wszystko ładnie wygląda. Powiedz nam technicznie, pod względem tutaj monitora, do czego on służy, to wiemy, ale jak może nam on ułatwić tutaj pracę z zasięgu ręki? To jest monitor nowy, Informat. Wiem, że nowy. 1200. Zastępuje poprzednią serię, jest przede wszystkim większy. Jest moim zdaniem dużo bardziej intuicyjny. Mamy tu wszystkie, możemy ustawić na monitorze wszystkie parametry ciągnika, jak i też... Widzę, że tu jest ogólnie bardzo dużo danych przekazanych tak jako na pierwszy wzrok. Tak, ale te dane możemy sobie ustawić tak jak chcemy. Na przykład. Czyli tutaj mamy karty. Tutaj mamy takie karty, zakładki, które możemy sobie edytować. I na przykład na pierwszej stronie tutaj mamy ustawione, powiedzmy, głównie parametry silnika, ale nie tylko. I to możemy sobie... Mamy tutaj właśnie obszar, który... ustawiać tak, jak chcemy. Wystarczy, że przytrzymamy... Zużycie paliwa na przykład tutaj mamy. Wystarczy, że przytrzymamy... kamerkę tylnią. Wystarczy, że przytrzymamy daną kartę i czy chcesz przejść do trybu edycji. Tak. I na tym trybie edycji możemy sobie usunąć lub dodać w każde okienko to, co byśmy sobie życzyli. Lub dany użytkownik... by widział. Mamy także możliwość ustawienia konfigurowalnych przycisków. Czyli tutaj sobie programujemy tak naprawdę, co chcemy mieć z zasięgu ręki. Od przyciszania i podgłośnienia radia po zapalanie świateł. Mamy też konfigurowalne przyciski EHR, gdzie możemy sobie... Jest nawet różowy. Jest nawet różowy. Niebieski, różowy, żółty oraz zielony. I możemy sobie... Możemy, je zaprogramować, tak? Możemy sobie zaprogramować, który przycisk, która łopatka, który zawór... Będzie za co odpowiadała. Będzie za co odpowiadała i na przykład... Moim zdaniem fajnie jest to zaprezentowane, bo często ogólnie jest tylko to schematycznie zaprezentowane, a tutaj możemy naocznie po prostu widzieć, po prostu, którego używamy, prawda? Jak na przykład sobie na dwójkę damy jedynkę, to nam zmieni kolor łopatka. O kurde, już nie ma różowego. Już nie ma różowego, ale jest czerwony. No i oczywiście kolor łopatki odpowiada kolorowi wejścia. Dobra, tutaj niżej za wejściami, bo tutaj mamy wejścia, mamy tutaj ukryte z tej strony numerki. Za co one nam tutaj odpowiadają? Tu podobnie tak jak tutaj możemy je sobie zaprogramować. Czyli one również służą do programowania, tak? Tak. Tutaj mamy na przykład pokrętło enkodera. Taki quick jump menu, gdzie nie musimy na przykład... Czyli takie szybkie, podręczne menu, którym po prostu, nie wiem, chcemy coś szybko odnaleźć w ciągniku, to wtedy sobie to klikamy
i nie, doszykujemy się. Nie musimy klikać monitor, tylko możemy sobie pokrętełkiem poskakać. Czyli manualnie, nie za pomocą tutaj klikania tak. na monitorze. Ale mamy tutaj dwa monitory. Te dane tutaj są zdublowane, czy po prostu ten monitor jest bardziej zaawansowany, a ten jest tutaj pomocniczym? Jak to wygląda? Właściwie na jednym monitorze możemy mieć te same dane, czy? Te same dane, ale możemy też na przykład sobie ustawić tutaj samą nawigację, a tutaj jakiś obraz parametry maszyny, silnika na przykład. Przykład. Albo jakieś parametry maszyny przez izobaz. No i oczywiście mamy tu już system bezkluczykowy, a więc przycisk start-stop. Jak w samochodzie. W ciągniku mamy także kluczyk z immobilizerem, także bez kluczyka nie odpalimy ciągnika. Ale już za pomocą przycisku i kluczyka, tak. A ja za pomocą kluczyka. Nie trzeba go nigdzie wkładać, tak. Wystarczy mieć go w kieszeni. Kabina jest fajna, komfortowa, masz też podgrzewany i wentylowany fotel z podgłówkiem regulowanym. Mamy też troszeczkę dla młodszych użytkowników subwoofer. Jakby czyli ktoś można chciał, troszkę mocniej posłuchać jakby muzyki. Jakby ktoś chciał czymś zaimponować, niekoniecznie traktorem, to może sobie odpalić subwoofer. No. I tutaj mamy dodatkowo, wygląda to jak inne centrum zarządzania, czyli mamy klimatyzację, radio, co mamy jeszcze tutaj. Tu pewnie mamy wejścia, że po prostu pod jakiś CB radio pewnie dodatkowe, prawda? Jego na przykład. Opcje. Sterowanie lusterkami, tak? Tutaj światełka. Światła, nawigacja. I tutaj już do nawigacji, one są wszystkie? Nie, jeden jest do nawigacji. Tutaj. Blokowanie, załączanie. Tutaj mamy, blokujemy zawory i TUS, na przykład podczas jazdy, tutaj mamy test przyczepy. Natomiast radio, nawiew, klimatyzacja, lusterka, światła, wszystko możemy też sterować z monitora. Ważnym aspektem do pracy tak naprawdę rolnika jest prędkość ciągnika. Tutaj wiadomo, mamy model wysoki, 340 koni, jak wspomniałam na początku. Jaką prędkość możemy uzyskać minimalną oraz maksymalną w danym ciągniku? Prędkość maksymalna tego ciągnika to, tak jak widzimy, 56, natomiast minimalna to 0,03 km na godzinę, czyli 30 metrów na godzinę. Rozumiem. Jako ciekawostka powiem Wam, że Steyr to nie tylko ciągniki. Steyr to również miasto w Austrii. Aktualnie znajdujemy się w muzeum w Steyrze. Dostępne są tutaj, jak widzicie, pierwsze modele, które wyszły ciągników marki Steyr w różnych konfiguracjach, oczywiście mniej rozbudowanych niż jest to dostępne. Dodatkowo są tutaj dostępne akcesoria gospodarstwa domowego, takie swojskie wyroby oraz auta, rzeczy tak naprawdę zbierane przez tutaj właściciela, który już nie żyje. Ale pozostawił po sobie dorobek, który możemy tutaj w danym miasteczku obejrzeć. Jak widzicie na załączonym obrazku, w dzisiejszych czasach z nazwą Steyr kojarzy się tylko i wyłącznie ciągniki, ale tutaj po mojej lewej stronie możecie zauważyć, że kiedyś produkowano samochody marki Steyr. Tutaj model Steyr 100. Przyjęło się teraz, że ciągnik to tylko jedna zwarta maszyna, a tutaj mamy przykład ciągnika marki Steyr, gdzie wbudowana jest w nim kosa boczna, przez co ciągnik od razu mógł kosić łąkę. Aktualnie znajdujemy się w sali konferencyjnej koncernu Cenha i obok nas jeden chyba tak naprawdę z pierwszych ciągników marki Steyr. Czy się mylę? Tak, no może nie dokładnie pierwszy, ale jeden z pierwszych. Dokładnie za nami znajduje się Steyr model 180, dwucylindrowa jednostka o mocy 30 koni mechanicznych. Nawet jak sobie spojrzysz do kabiny, to jest to pojazd dwuosobowy. Zaraz pokażemy bliżej. Produkowany w 1950 roku. Natomiast sama marka, pierwsze traktory marki Steyr były produkowane od 1947 roku. W sumie tak jak patrzymy, to w dzisiejszych czasach, jeżeli mówi się o ciągniku, w którym mogą przebywać dwie osoby, to raczej wygląda to nieco inaczej, a tutaj... Wiadomo, no technika idzie do przodu,
gdzieś tam w tamtych latach, ponad 50, ponad pół wieku temu, to myślę, że technicznie i tak to jest dosyć specyficznie również rozwiązane. Również tak uważam. Jeżeli chodzi właśnie o te pierwsze modele, to tutaj specyfikacja mocy, może zakres mocy, jak tutaj tak naprawdę wyglądał? Pierwsze modele to były tak naprawdę modele jednocylindrowe, o mocy około 13 koni mechanicznych, więc niewielkie jednostki. No ale nie ukrywajmy, no, tamte czasy, to było ponad pół wieku temu, troszeczkę inaczej wyglądały, inne techniczne możliwości były niż teraz. No oczywiście z biegiem czasu, wiadomo, moc, możliwości tych ciągników rosły. Te pierwsze serie były wydawane w jakiej tak naprawdę mniej więcej ilości egzemplarzy? Jak to wyglądało w tych pierwszych latach? Ilościowo to naprawdę było sporo. Sporo, tak. Dlatego że nawet ten ciągnik, który stoi za nami, to jest 10804 sztuka, więc no w 3 lata ponad 10 tysięcy traktorów to uważam zbudowali, więc myślę, że tam około 3 tysięcy na rok, ponad 3 tysiące na rok to całkiem i na tych właśnie pierwszych latach funkcjonowania firmy można było liczyć na jakąś konfigurację, czy raczej ciągniki były wydawane, produkowane jeden do jednego, każda sztuka tak samo? Praktycznie no, były tak samo produkowane. Natomiast no, były powiedzmy jakieś dodatkowe rzeczy, które wychodziły. Były chociażby traktory wydawane z tak zwaną kosiarką listwową boczną. Co też myślę było dosyć ciekawym rozwiązaniem. Były traktory na takiej półgąsienicy, to co wczoraj widzieliśmy, więc też było troszeczkę zróżnicowana i nowości. W sumie w dzisiejszych czasach nawet można zobaczyć, że jeżeli mówi się o ciągniku, to raczej wyobrażamy sobie jedną maszynę, a tutaj raczej było to na stałe zespolone. Tak, dokładnie. Wtedy to była jedna maszyna, ciągnik z kosiarką. Przed chwilką oglądaliśmy ciągnik historyczny, bo nie oszukujmy się, to już jest autentyk, który zapisał się na stałe w kartach historii. A za nami, obok nas, przyszłość. Powiedz nam, co to jest, bo widzimy, że jednak jeszcze ciągniki na podwórkach tak nie wyglądają. No jeszcze nie wyglądają. Tak naprawdę to jest pojazd koncepcyjny, hybrydowy. A więc mamy tutaj połączenie spalinowego silnika napędowego, który napędza generator prądowy. Następnie w kołach mamy silniki elektryczne, które napędzają ciągnik, więc to jest tak zwana klasyczna hybryda, którą znamy na przykład chociażby z samochodów. Ogólnie wydaje mi się, że na któryś targach w Polsce już się dany model pojawił, nie wiem czy się mylę. Tak, był w Polsce, był na targach, może na targach w Kielcach parę lat temu. Natomiast technicznie i technologicznie jest oczywiście wykonalny ten traktor. Nie jest dopuszczony do... A był już testowany ogólnie? Był. Był? Był, natomiast nie jest dopuszczony do sprzedaży. Powiedzmy, to jest jedna z kilku dróg, które producenci testują, jak ma wyglądać ciągnik, czy jak ma być napędzane jakieś źródło energii, ciągniki potencjalnie mogłyby wykorzystywać za parę lat w przyszłości. Czy to się sprawdzi do końca, tak naprawdę nie wiemy, dlatego że też wchodzą, czy są testowane ciągniki na inne źródła energii niż olej napędowy, na tak. przykład na biometan, na wodór. Także też jest, można powiedzieć, kilka możliwości, w które producenci rozważają, jeśli miałby być zastąpiony czymś olej napędowy. Innym, prawda? W sumie nawet jak podeszłam do niego, to zapytałam cię, czy on jest faktycznie na metan, prawda? A jednak się pomyliłam. I ogólnie to tutaj fabryka ma w planach, może nie najbliższych, ale produkcję danego ciągnika, czy to po prostu jest model przedstawiony na cele takich właśnie badań, czy też, nie wiem, określenia się? Właśnie to jest na najbliższe lata na pewno jeszcze nie jest rozważane wprowadzenie takiego akurat. Ale ciągnik fizycznie, jak już sam wspomniałeś, jest. Fizycznie można go oczywiście i technicznie produkować. Natomiast moim zdaniem bardziej będą kierunkowane ciągniki w kierunku właśnie lub metanu, biometanu, być może wodoru.
Następnym troszeczkę krokiem, jeśli chodzi o ten ciągnik, było zbudowanie ciągnika już typowo elektrycznego. Także jest to zrobione. W wersji takiej typowo elektrycznej, no nie ma już silnika spalinowego, ciągnik trzeba ładować z sieci elektrycznej, więc też gdzieś tam jest to, powiedzmy, czwarte rozwiązanie. No, wszystko oczywiście ma swoje plusy i minusy. Natomiast nie są jeszcze przewidziane do seryjnej produkcji takie ciągniki. Czyli mamy hybrydę, w planach lub nie w planach jeszcze ciągnik elektryczny, a tutaj właśnie metan? Metan, tak. Tutaj akurat takim problemem czy wyzwaniem z metanem jest to, że jest bardzo mało stacji ładujących. Ładowania. Też można gdzieś tam taką przydomową stację zakupić, ale ona jest droga. Nie chcę mówić bardzo droga. Generuje to koszty. Wiadomo, każdy chce mieć gdzieś tam kiedyś w przyszłości zwrot z tej inwestycji, więc z metanem, z biometanem, czy też z wodorem wygląda to podobnie. Też jest niewiele stacji ładowania tego wodoru, więc tak jak powiedziałem na początku, no wszystko gdzieś tam ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. A w kwestiach wyposażenia takiego ciągnika, bo na razie opieramy się nie na metanie, tylko na ciągniku hybrydowym, który stoi tutaj za nami, w kwestiach wyposażenia, konfiguracji takiego ciągnika, czy jest tutaj coś innego niż w pozostałych modelach? Właściwie to, jeśli chodzi o parametry, to odpowiada on takim typowym ciągnikom, które znamy z dzisiaj. Natomiast układ hydrauliczny, wałek WOM są napędzane także elektrycznie, są oddzielne silniki elektryczne, także można powiedzieć, że to jest w pełni, jeśli chodzi o napęd elektryczny, pojazd. Bo wizualnie naprawdę wygląda nowocześnie, mamy tutaj dużo takich elementów oświetleniowych, gdzie nie są one tak naprawdę zaprezentowane w pozostałych modelach. No tak, no oczywiście my, czyli ludzie, lubimy, żeby coś nam się błyszczało, podobało, więc też oczywiście, jeśli taki pojazd jest tak technicznie opracowywany, też inżynierowie starają się, żeby on był ciekawy wizerunkowo, dlatego no że oczywiście udało. My lubimy, szczególnie Europejczycy, gdzieś tam jakaś rzecz nam się podoba wizualnie, więc no też to zostało zrobione celowo, aby on był troszeczkę inny, taki nowocześniejszy, żeby oddawał troszeczkę ciągnikiem na te czasy. Przyszłości, można powiedzieć. Czy na te czasy? Może niedługo zobaczymy. Jesteśmy na placu manewrowym i w sumie nie przypadkiem, ponieważ prezentujemy Wam najnowszy model, który wchodzi w tym roku do produkcji. Jest to Plus 420, czyli co, pod maską 120 koni, czy nie? Prawie. 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 W zaokrągleniu. Dokładnie 117. Ale 420 na pewno lepiej brzmi niż 400. Oczywiście, 117. Jasne. Nowa seria ciągników zastępująca serię Compact. Plusy, to co widzimy, mają przede wszystkim odświeżoną Widzimy nową stylistykę. Maskę na pewno, światła. Nowa maska, nowe światła, ale i nie tylko. To prezentuj, masz okazję. Mamy możliwość zamówienia chociażby fabrycznie amortyzowanej kabiny, co nie było dostępne w kompaktach. Mamy możliwość zamówienia czy to przygotowania, czy to pełnej nawigacji fabrycznej. Mamy także mocniejszą pompę hydrauliczną. Mamy zamówienie większych kół, wzmocnionych osi. Więc to jest troszeczkę, jest nowych rzeczy, czy to możliwości w plusach w porównaniu do kompaktów. Wcześniej, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, wspomniałeś mi o pełzakach, które można również tutaj, które również można wyposażyć ciągnik. Czyli tutaj branża warzywnicza, ogrodnicza będzie raczej zainteresowana takim ciągnikiem. Ciągnik wyposażony jest w ładowacz czołowy marki Steyr. Tak, dokładnie. Oferujemy także już od około 2 lat fabryczne ładowacze czołowe. Mają one takie fajne oznaczenie czterocyfrowe, na przykład tutaj mamy 3920, czyli 3,9 metra wysokości podnoszenia, 2 tony udźwigu, także bardzo ciekawe. Nie pomyliby się. Bardzo ciekawe, bo nawet jeżeli zobaczymy, jak kiedyś były produkowane ciągniki, to czasami te cyferki, które były umieszczane na masce, były takie przypadkowe, prawda? Przypadkowe, tak jak sobie po prostu producent numerował serię, a tutaj jednak
No też ciągniki Steyr są dosyć logicznie oznaczone, dlatego że na przykład 420, pierwsza cyfra oznacza liczbę cylindrów, tak. A ostatnie trzy cyfry mocy znamionowej, czyli jak tutaj mamy 420, czyli 4 cylindry i 117 koni. Tak, ale w zaokrągleniu 120. Dobra, jako ciekawostkę powiedz może jeszcze widzom, bo ciągnik, jak wspomniałam na początku, wchodzi w tym roku do produkcji, czyli w roku 2024. Uh-huh. Ile mniej więcej trwa takie właśnie przygotowanie do wdrożenia, do produkcji takiego ciągnika? No na początku to przede wszystkim jest określenie potrzeb, tak. Badanie, czy też może przewidywanie rynku, jak się zachowa, w którą stronę będzie zmierzał rynek, jakie parametry ciągnika, jakie wyposażenie będzie tak naprawdę potrzebne, czy też będzie... I tutaj na co się producent nastawił przy danym odświeżeniu, bo tak można to nazwać? Przede wszystkim tutaj mamy troszeczkę uproszczoną tą procedurę z biegami pełzającymi, czyli do tej pory w kompaktach no nie było możliwości chociażby dołożenia tych biegów pełzających z części. Mhm. Gdzieś tam zestawem, teraz jest taka możliwość, więc... Czyli została tutaj doprecyzowana bardziej... oferta. Tak, tak. Do tego mamy także możliwość zamówienia przygotowania, czy też pełnej nawigacji fabrycznej. Tego też brakowało, o to też było coraz więcej zapytań w takiej serii, choć niedużej, ale znaczącej ciągników. No dobrze, także wizytówkę ciągnikowi chyba zrobiliśmy. Zobaczyliście z nami częściowo fabrykę, także nie pozostaje nam nic innego niż zaprosić Was do zapoznania się z ofertą marki Steyr oraz możliwie do przyszłych zakupów. Zapraszamy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Byłyśmy w fabryce marki Steyr, nie da się ukryć, ponieważ tło mam dopasowane do okoliczności. Także jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście standardowo zadawajcie je w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie oraz klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć! Just for you.